już za wspaniały zapach. Żałuję, że nie możecie go poczuć. Znajduje się właśnie przy Pysznogłówce, bardzo efektownej, wieloletniej bylinie, która świetnie sprawdza się na rabatach kwiatowych. Pysznogłówka dorasta do około metra wysokości i ma bardzo efektowne kwiatostany, stąd właśnie jej nazwa. Występuje ona we wszystkich odcieniach magenta, od bladego różu przez fiolet, aż po kolor szkarłatny. Pysznogłówka nie jest byliną wymagającą. Pięknie rośnie na stanowiskach słonecznych, ale również świetnie sobie radzi w półcieniu. Co do gleb, nie ma ona szczególnych wymagań. Najważniejsze jest to, żeby tej rośliny nie przesuszyć. Jedyny problem, jaki może się pojawić z pysznogłówką, to mączniak, który pojawia się w czerwcu i wtedy ta bylina wymaga troszeczkę więcej opieki. Natomiast ten piękny zapach możemy również wykorzystać w domu. Suszonymi kwiatostanami możemy aromatyzować herbaty bądź wykorzystać je do popuri, czyli do dekoracji domowej, którą możemy wykonać w pięknym szkle i nie dość, że będziemy mieli bardzo ładny wygląd, to jeszcze ten zapach przeniesiemy do domu. Bardzo gorąco polecam Wam tę bylinę w Waszych ogrodach. Bardzo serdecznie zapraszam Was na nasz profil na YouTubie Ogrody z Rudą. Tam jeszcze więcej porad i inspiracji. Do zobaczenia!